No cześć, cześć. A więc jesteśmy na Space Station 13, stacja kosmiczna 13. Jesteśmy sami na stacji, ponieważ to jest mój prywatny serwer. Moje marzenie jest takie, żeby mieć paru kumpli, kumpelek i zagrać w to po polsku, ponieważ ta gra jest niesamowita i niestety Polacy o tej grze nie wiedzą, więc bardzo mi przykro z tego powodu. Ta gra jest zajebista. Wszyscy w to grają oprócz Polaków. No nie wiem, Polacy grają tylko w Minecrafta i no nieważne. Dobra, jesteśmy inżynierem. Bierzemy nasze... O, przede wszystkim trzeba włączyć hotkey. Ok. Bierzemy nasze PDA. To jest personalne, coś takiego jak Fallout. Włączamy Crew Manifest. Jesteśmy sami. Jesteśmy Larry Labrowski, stacja inżynier stacyjny. OK. Włączamy Power Monitor, ponieważ nasza główna praca polega na tym, żeby podłączyć stację do elektryczności. Dlaczego? Zaraz zobaczymy. Więc bierzemy sobie Power Monitor. Włączamy Grid Power Monitoring Computer i patrzymy. I już jest źle. Jak widzimy, pokoje, co są pomarańczowe, jest źle. Pokoje, co czerwone, jest bardzo źle. C znaczy charging, że charge'uje, że pobiera elektryczność. N znaczy nie pobiera elektryczności. Więc już jest dużo pokoi czerwonych, które w ogóle nie pobierają elektryczności. I co to się stanie? Wysiądą systemy, takie jak światła, takie jak produkcja oxygen, czyli tlenu, zabieranie dwutlenku węgla, czyli zaczną się ludzie dusić. Komputery przestaną działać, cała stacja przestanie działać. Więc to jest problem. Ok, bierzemy to PDA z powrotem. Bierzemy sobie maseczkę przeciwgazową, bierzemy ją. Co tu jeszcze mamy? Nic takiego nie widzę, żeby coś tutaj wziąć. Tu mamy różne komputery, otwieramy tutaj. Gazmaski, mamy te różne rzeczy, które możemy zabrać. My nie potrzebujemy nic takiego. Tu są te same rzeczy, tak? I tu są różne komputery. To jest multitool, możemy go wziąć, zabrać sobie do paska. Pasek już mamy prawie pełny, to jest pasek tool belt, czyli pasek z narzędziami. Jak go klikniemy, to mamy tutaj różne narzędzia. Właśnie sobie wzięliśmy tool belt. Mamy też wire, który włożymy sobie do plecaka. W plecaku mamy tą rzecz wyrzucamy, jest mi na razie niepotrzebna. W tej rzeczy jest brave mask, czyli malutka maseczka do oddychania. To możemy trzymać w ręku, założyć maszeczkę. Na przykład jak bierzemy, tak na przykład jak weźmiemy to i trzymamy to w ręku, to możemy używać tego tlenu. Tego jest bardzo mało tlenu tak naprawdę. Go schowamy z powrotem. Ups. Jest też emergency auto-injector, który jak jesteś bardzo chory, to możesz sobie wstrzyknąć to. To jest takie, wszyscy dostają na stacji. Tu są komputery. Co one pokazują? Pokazują całą tutaj mapę i pokazują alarmy, grawitację i tak dalej, ile tego wszystkiego jest. Różne sekcje. Jaka jest pressure, w jakich pokojach. To wszystko jest modelowane, wszystko jest kurde modelowane w tej grze. Distribution Waste Monitor. Jakie gazy są wydalane ze stacji i czy dobrze to idzie. Alert, czyli alarmy. Tu mamy kamery. Show camera list. Kamera nie jest w ogóle podłączona. Więc zobaczymy teraz dalej. Ok. I już jest coraz gorzej. Coraz więcej jest czerwonych pokojów. Coraz bardziej stacja dogorywa, bo nie ma elektryczności. Ok. Więc teraz będziemy szukali jednej rzeczy. Tworzymy te lakery.
Szukam rękawiczek insulacyjnych. Ponieważ one są bardzo potrzebne do hakowania oraz do bycia inżynierem. I nie widzę za bardzo tutaj właśnie tych rękawiczek. Tu są, ok. W tym lakierze ostatnim, więc jak klikamy prawa myszka, Insulated Gloves, pick up. I to są Insulated Gloves. Jak naciśniemy E teraz, jak jest aktywna ręka, w prawej ręce trzymamy, naciśniemy E, ubieramy te Insulated Gloves. Bardzo ważna sprawa. Lewa myszka, klikamy, jesteśmy ubrani, mamy hełm, może to pokażę. Mamy hełm, mamy tą maseczkę gazową, mamy plecak, mamy ten strój. Ale to trzeba wszystko zmienić zaraz, ponieważ my chcemy podłączyć to, tą elektryczność. Ok. Teraz idziemy w lewo, idziemy tutaj do szatni. Pierwsze co robimy, wywalamy ten hard hat. Jak widzimy, zdjąłem go. Może to pokażę. Zdjąłem ten hard hat, czyli już mamy tylko maseczkę na głowie, a nic nie mamy na głowie, oprócz tej maseczki. Ry to jest rzucenie, więc ry rzucamy nim. OK. Bierzemy sobie hełm. X czy swap tutaj, żeby do nieaktywnej ręki, czyli w prawej ręce mamy hełm. Znowu to pokażę, żeby było fajnie, bo to nie widać tak. Więc mamy w prawej ręce hełm. Teraz zmieniliśmy rękę, mamy w lewej ręce hełm, ok. Prawa myszka. Chcemy Engineering Hard Suit, pick up. Powiedziałem Engineering Hard Suit, pick up. Ok. Co to jest? To jest bardzo twardy, bardzo robust hardsuit. Hardsuit to jest taki skafander i on jest wspaniały. W nim możemy iść do kosmosu i o to chodzi. Rzucamy go na ziemię i nie możemy go ubrać tak naprawdę, jak go weźmiemy. Próbujemy nacisnąć E. O, przepraszam, możemy go ubrać, ale to jest błąd. Mamy teraz skafander ubrany, ale to jest wielki, wielki błąd. Rzucamy go na ziemię. Aktywna ręka mieć hełm, ok. I naciskamy teraz, jak mamy aktywne ręce, ten hełm do tego hardsuitu. You attach the engineering hardsuit helmet to the engineering hardsuit helmet mount. Czyli przykręcamy ten hełm do tego hardsuitu. Teraz jak weźmiemy ten hardsuit w ręce, mamy go, naciśniemy E, to na głowie mamy teraz, widzicie, hełm. I to jest właśnie ważne. Musimy mieć ten hełm przykręcony do tego hardsuitu. Jak nie macie tej maski gazowej, to bierzecie sobie brief mask, ale ja wolę maskę gazową, ponieważ maska gazowa też przeciwko toksynom działa dobrze. Co tutaj mamy? Tutaj też są insulated gloves. Fantastycznie, więc trzeba wziąć, uważam, insulated gloves przede wszystkim. Trzeba przykręcić do tego hardsuitu, do tego skafandra ten hełm. OK. Insulated gloves i maska gazowa. I jesteśmy gotowi zrobić to. Tutaj leżą Masona gogle Mason. One są fantastyczne. Co one robią? One robią natomiast to, że widzimy przez ściany. Jak je ekwipujemy przez E, widzimy, co jest za ścianami. Ale to nam na razie niepotrzebne. Weźmiemy go do kieszeni tutaj, do storage. Co tu jeszcze możemy wziąć? Możemy wziąć spawacza. Czy mamy w ogóle spawacza? Nie mamy. Więc weźmiemy sobie spawacza. Weźmiemy go sobie do toolbelta. Jak widzimy, coraz więcej się te wszystkie narzędzia, co są w tym pasie do narzędzi, one się wszystkie zawieszają i wszędzie jest ta grafika tutaj. Weźmiemy też sobie... To jest welding helmet, czyli to jest hełm do... To jest hełm do spawania. Dlaczego on jest potrzebny? Ponieważ jak zaczniemy spawać, jego nie możemy wziąć do toolbelta, weźmiemy go do plecaka. I teraz w plecaku mamy dwie rzeczy. Hełm do spawania i kabel. Drut kabel przewodniczy. I co to daje ten hełm? Więc jak będziemy spawać,
to mogą nas boleć oczy. Im więcej będziemy spawać bez protekcji oczu, tym bardziej będziemy się robili niewidomym, aż w końcu 100% niewidomy i cały ekran będzie czarny. I gra się nie skończy wtedy, nie, nie, nie. Wtedy będziemy czekali, aż krzyczeli o pomoc, aż nas zaprowadzą, ktoś za rękę nas weźmie, popchnie do szpitala i szpital nas wyleczą. Lekarze, notabene wszystkie postacie w tej grze, grają ludzie. To grają różni ludzie. Ja na razie pokazuję właśnie inżyniera. Więc warto też wziąć na następny czas. To jest ten drut. Bierzemy jak najwięcej drutu. Bardzo dobre też są tape role. I tu są maszyny, jak widzimy. Te maszyny możemy kliknąć. I tu możemy kupić różne fajne rzeczy. Jak nie mamy narzędzi, bo jesteśmy, gra już się toczy i wszystko nam zabrali, to możemy sobie kupić tutaj różne fajne rzeczy. Ja lubię kupować sobie cable coil. Kupimy je ze 3. Ups, okej. Bierzemy je do plecaka, może lepiej tak zrobić. I taki kolory. To są różne kolorki tutaj tego wszystkiego. OK. Więc jeszcze jednej rzeczy zapomniałem. O, właśnie. Mamy normalne buty inżynieryjne. Nie chcemy ich. Wiecie, jak rzuciłem? Ry. Albo tu możemy, jeszcze możemy tutaj, jeszcze to wam pokażę. Jak mamy aktywną rękę, tutaj jest taki throw catch, to jest nawet obrazek tutaj, żeby to throw catch. Klikamy na to, klikamy, gdzie to chcemy rzucić i to rzuca tam. Prawa myszka tutaj, widzimy MacBoots. Bierzemy MacBootsy, ekwipujemy i teraz się pokazały tutaj MacBoots. Co to daje? To nas przykleja do ziemi, to są magnetyczne buty. Bardzo dobrze, żeby nie wylecieć gdzieś w kosmosie, bo możemy, jak za mocno odbijemy się od czegoś, to będziemy lecieć i lecieć aż do końca w kosmosie. Aż od czegoś się odbijemy i wtedy w drugą stronę lecimy. Zdarzyło mi się to parę razy. OK. Bierzemy teraz, tu jest Tank Storage Unit, czyli tu są butle i są dwa typy. Oxygen to jest tlen, plazma to jest plazma. Plazmy do oddychania używają kosmici plazmoidy. My jesteśmy człowiekiem, więc używamy oxygen. Teraz tylko 9 butli zostało. Bierzemy tą butlę, naciskamy E i ona się pokaże tutaj w Suit Storage. I teraz mamy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest światło w naszym helmet, widzimy. Tu jest ciemno, w miarę, światło już włączone, MacBooty, chodzimy wolniej, ponieważ magnes mamy w butach, możemy to wyłączyć, tu się pokazuje wszystko, co robimy, oraz trzeba sprawdzić, zanim wyjdziemy, oxygen, czy tu się włączy, oxygen, tlen jest on, tu wszystko działa, jest cudownie, natomiast na przykład jak ruszymy maseczkę gazową, nie możemy tego używać, trzeba założyć maseczkę dopiero wtedy, więc zanim wyjdziemy do w przestrzeń kosmiczną, warto zobaczyć to, ok? Ok, jesteśmy teraz gotowi do zrobienia tego, co musimy zrobić na początku gry, czyli włączenie silnika do elektryczności. Notabene zobaczymy teraz, jest coraz gorzej, coraz więcej czerwonych będzie. Coraz więcej stacja dogorywa. Jak ta stacja dogorywa, bo nie ma wystarczająco elektryczności, to zacznie się dziać różne rzeczy. Zaczną się światła gasić, zaczną komputery nie pracować. Najgorzej to, że przestanie być produkowany tlen, zostanie skrabery, czyli to, co zabiera nam z powietrza, zabiera wrogie gazy, czyli dwutlenek węgla, CO2, to przestanie działać i ludzie zaczną się dusić. I wszyscy zaczną umierać. Więc jako inżynierzy nasza pierwsza praca, musimy zrobić to. Więc dobra, wkładamy nasze PDE z powrotem, sprawdzamy jeszcze, czy wszystko ma, sprawdzamy, czy internale działają, sprawdzamy MacBooty. Enable, czyli włączone są. I tutaj, w tym miejscu jest airlock. Pokażę go. To małe piździecie tutaj, to jest Interior Access Button. My go naciśniemy. OK. Nacisnęliśmy go. Teraz wciskamy tutaj i wciskamy
Cycle to exterior. Ok, teraz robimy range normalny. Wyłączymy oxygen i teraz pressure KPA, kilopaskali bodajże. O, pokazał się o tu. Nie mamy czym oddychać, trzeba włączyć szybko oxygen, bo inaczej zaczniemy być ranni. Już jesteśmy ranni, już nie mamy 100%. Nie mamy 100%, ok, jest ok. Nie mieliśmy już tlenu, dusiliśmy się, ponieważ tutaj wyszła kilopaskale. Nie kilopaskale, tylko wyjęło, robimy tutaj próżnię. To jest ta sala przejściowa, komnata, sala przejściowa ze stacji do próżni kosmicznej i z powrotem. Jeżeli bardzo nam się śpieszy, możemy zrobić force. Wtedy jak zrobimy force exterior, to się otworzy. Tutaj problem będzie taki, że tu będzie pressure, tu będzie nacisk powietrza i jak będziemy próbowali tutaj wejść, to będziemy mieli opór. Jak będziemy próbowali coś tutaj wepchać, to będziemy mieli opór. Więc poczekamy sobie spokojnie, aż to zrobi się próżnia. Czy mamy włączone te buty? Disable, enable. OK. OK, włączyło się. Weźmiemy tą rzecz tutaj, to jest gaśnica. I teraz tak. To są, pokażę jak się włącza. To są emitery, więc bierzemy, w jedną rękę bierzemy legitymację, a w drugą mamy pustol. Notabene weźmiemy sobie multitoola. Nie wiem, mamy multitoola, ale spoko. Tu są jeszcze inne rzeczy. Mamy spawacze. To można wyratować tutaj, ponieważ... ponieważ później nie będziemy mogli w ogóle tutaj wejść. Ok, my to dropniemy. I tutaj już jest bardzo dużo rzeczy, widzimy. I to jest ten wlot powietrza. Jak to powietrze zacznie tutaj chodzić, to wszystko zacznie tutaj latać. Ale to później pokażę. Mamy też obcęgi tutaj. I łom. Ok. Więc to też wyratujemy. Jak widzimy, jestem tutaj... A nie, bo mamy buty włączone. Wyłączymy buty. Jak wyłączyliśmy buty, zaczynamy tak chodzić, tak podskakiwać. Ponieważ nie jesteśmy przymocowani. I to jest teraz, jesteśmy w stanie nieważkości. I to jest problem, ponieważ jak w stanie nieważkości polecimy, to dopóki czegoś nie rąbniemy, to będziemy lecieć do końca. Więc włączymy te buty. OK. Położymy to wszystko tutaj. OK. I teraz jesteśmy gotowi, więc prawie. To są nie... Te rzeczy trzeba wziąć tym kluczem. Wręcz to jest klucz. Tą rzecz nie będziemy. Singularity Generator nie będziemy tego używać, więc go kluczem potraktujemy. Unsecured, znaczy odkręciliśmy go. Teraz Control. Control i klikniemy na to. Pokazało się, że pull, czyli bierzemy to z sobą. Ups. OK, jesteśmy w tym miejscu, puszczamy to. Bodajże Q też jest puszczanie. Tak, to jest hotkey, Q albo tutaj naciśniemy. OK, bierzemy klucz na tą rzecz, Energy Ball Generator. Zrobiliśmy to unsecure. Pchamy to, jak powiedziałem, na to miejsce środkowe. Secure, zamocowaliśmy to. OK, wszystko gra. Fajnie. No to teraz zaczniemy to włączać. OK, bierzemy w jedną rękę, bierzemy... legitymację, w drugą mamy wolną. Więc to jest emiter, włączamy emiter. On zaczął on już chodzi. Teraz bierzemy legitymację, żeby zablokować kontroler, żeby nikt inny tego nie mógł włączyć, bo może być chryja. Dobrze było, żeby to nas nie rąbnęło. Włączamy field generator. Następny field generator i następny. Włączamy następny emiter.
Widzimy, teraz się robi pole magnetyczne. To jest bardzo niezbędne. Włączamy następny emiter. Następny generator. Jak klikniemy dwa razy na generator, to nie można i tak go wyłączyć. Błagam was, nie wchodźcie tutaj, bo zginiecie marnie. Włączamy następny generator. I następny generator. I następny generator. O, jest multi-tool. Ciekawe, czy to rąbnie? Nie, nie powinno. OK. Włączamy to. Lokujemy. Teraz warto zobaczyć, czy wszędzie jest włączone te pole magnetyczne. Trzeba bardzo uważać, bo one strzelają różnie. Jak cię trafi, to będzie chryja. Czekamy, aż to strzeli. Powiedziałem, czekamy, aż to strzeli. Bo to czasami jeden po drugim i to trzeba bardzo uważać. OK, więc dookoła mamy wszystko super. Teraz tutaj możemy kliknąć. Jak nie mamy nic w ręce, jak klikniemy na to, to po prostu będziemy to bili. A tak, jeżeli coś mamy w ręce, to atakujemy tym, więc my nie chcemy. Więc wszystko powinno być OK. Klikamy na to. Możemy force exterior zamknąć i force interior, żeby było szybciej. Uratowaliśmy to. To jak widzimy, teraz tutaj to zaczęło wszystko chodzić, bo tu jest wlot powietrza, vent pumpa. Przepraszam, vent pump. I to już daje atmosferę. I teraz tutaj pressure będzie zwiększała się. Daje oxygen i to wszystko poleciało z tej, ponieważ tu jest wlot powietrza. Ten powietrze, ciśnienie powietrza, jak to powietrze idzie, ten wiatr, co tu jest wytwarzane, to jest wszystko modelowane. Więc dobra, weźmiemy te wire cutters i weźmiemy ten crowbar. To nie trzeba robić, ale my to wyratujemy po prostu. Weźmiemy wrench i fire extinguisher. I to singulo po prostu stąd weźmiemy. OK. Więc wszystko gra i połowa pracy już jest zrobiona. Wchodzimy teraz do tego pokoju. Tu jest Particle Generation. W Particle Generation jest bardzo ważna praca do wykonania, ponieważ my teraz dopiero to włączyliśmy. Teraz trzeba włączyć Particle Generation, żeby zacząć produkować to, żeby włączyć ten silnik. Na razie włączyliśmy emitery i generatory, żeby pole było wytworzone, żeby nic się nie uwolniło tutaj. Jak to źle zrobimy, stacja zginie marnie, bo silnik rozwali całą stację, wyswobodzi się z tego pola. Więc tu mamy różne narzędzia, ale najważniejszego nie ma. My potrzebujemy mieć wrench, czyli klucz. Ponieważ to jest wszystko nieprzytwierdzone tutaj. Co się stanie, jak wyjdziemy i to ruszymy? Ruszyło się z tego miejsca, co nie powinno, i jeszcze się obróciło. Tragiczne. Więc mamy klucz w ręce. Nic tu nie dotykamy, pomału wchodzimy. W ogóle wyłączamy oxygen, bo już nie trzeba. Wyłączamy MacBooty, nie trzeba. I przekręcamy kluczem. Widzimy? Secure external bolts. Przekręciłem komputer. Teraz przekręcimy te trzy rzeczy na dole. Ciach, ciach, ciach. Przykręcimy tą rzecz, co nie rąbnęła. Nawet dobrze, że zrobię ten tutorial. Robimy rotate counterclockwise. Boom. OK, a to trzeba tutaj rzeczy pchnąć z powrotem. I nie pamiętam właśnie, jak to było. Counterclockwise chyba? Nie, odwrotnie. Chyba tak ma być. Ale głowy nie dam.
Jak to źle podkręciłem, to będzie chryja, naprawdę. Bierzemy teraz kabel, wire i wszędzie dajemy kabel. W każdą tą część. OK, kabel wkładamy do plecaka. Nie, niestety jest full. Mamy pełno kabla i tak, a spoko. Rzucimy to. Teraz użyjemy. To jest screwdriver, czyli śrubokręt. Przykręcimy wszystko. Tu się pokazuje message, że wszystko przykręciliśmy dobrze. Jeszcze komputer. Komputer się włączył, to dobry znak. O kurde, kliknęliśmy na niego, na komputer kliknęliśmy i nam mówi, że nie może zobaczyć wszystkich części, nie widzi. Tragedia. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Run scan. Wszystkie części są w dobrym miejscu. Hurra! Teraz particle strength robimy na maksymalnie na 2 i włączamy power. Jak widzimy, zmieniło się tutaj światełka, się włączyło i teraz zaczęło się wytwarzać pole, które właśnie będzie włączało ten silnik tutaj. I już prawie skończyliśmy to. Już prawie skończyliśmy to. Wychodzimy tutaj, tu jest tak zwany SMES. Jak klikniemy na niego, to jest Power Storage Unit. On zbiera elektryczność, jak jest dobrze podłączony, a jest. I wydaje tą elektryczność, co zebrał, do stacji. Więc widzimy, że on jest not charging, to znaczy nie jest włączony, żeby pobierał elektryczność. To bardzo źle. Włączamy go na auto i włączamy go maksymalnie, żeby zebrał na 200 tysięcy watów. I to jest input, czyli żeby zebrał z tego, co włączyliśmy, 200 tysięcy watów. I on teraz będzie tutaj zbierał sobie co parę chwil. Jak widzimy, to wzrasta. Stored capacity, czyli ile elektryczności ma w środku. Output na szczęście jest online, bo jakby nie był online, na przykład wyłączymy go, to wtedy on zacznie szybciej tutaj zbierać, ale nic nie wydaje stacji. Nic nie wydaje stacji. Więc my włączymy output, żeby był online i robimy set. Skoro tu jest 200 tysięcy, my zrobimy set na 190 tysięcy. I teraz, ok, podbił, tu mamy 200 tysięcy zbieramy, a 190 tysięcy wydalamy do stacji, żeby stacja używała. To nam da troszeczkę rezerwy, że pomału tutaj będzie się storage capacity, pomału elektryczność się zacznie wypełniać. Natomiast stacja dostanie 190 tysięcy watów od tego SMES-a. Zobaczymy teraz. Jak widzimy, wszystko jest na czerwono. Już niektóre systemy w Security Office i tak dalej zostały wyłączone. To bardzo źle. Idziemy na prawo. Włączamy SMES-a jak najszybciej. Maksymalnie. Natomiast tu 190 tysięcy. Bo za dużo gadałem i jak widzimy, to jest problem. OK. Jeszcze jeden. Auto maksymalnie. Tutaj set 190. OK. I teraz nasza praca jako inżynier na początku gry jest zakończona, ponieważ teraz zobaczymy to. Tu już zaczynają chodzić grounding rody. Tu zaczynają już chodzić te kuleczki elektryczności i zaczyna się robić zajebiście. Zaczyna się robić zajebiście. Jak zobaczymy PDA. No to zaraz powinno się poprawić. Ja jeszcze poczekam chwilę. Wezmę ten fuel tank stąd. Ten duffel bag jest mi niepotrzebna tutaj tak naprawdę, ale spoko.
Okej, okay, już się poprawiło. C, N to było, że not working. N to jest źle. N to jest no, to znaczy, że nie działa. C to jest charging. C to znaczy, że elektryczność w tym danym pokoju się charge'uje. I już wszystkie pokoje pracują, jak widzimy. Już nie ma czerwonych pokojów. Wszystko pracuje. Mimo, że to jest pomarańczowe. Więc wszystkie one, te cele elektryczne, zaczynają już pracować. F to znaczy jest full, 100% jest fantastycznie, full. C jest, charge'uje się, czyli wszędzie jest fantastycznie. Już poprawiliśmy. Wyjdziemy, może tutaj będzie ładniejszy widok. I stacja już pracuje wszystko, czyli będzie światło, będzie tlen, CO2, dwutlenek węgla będzie skrabowany. I wszystko gra, i wszyscy są zadowoleni. Jeżeli tego nie zrobimy jako inżynierzy na początku gry, to przyjdą nas i zabiją. Teraz widzimy te kulki tutaj i to groźnie wygląda. Te kulki elektryczności oraz te błyskawice tutaj, co chodzą, ta elektryczność. Myślicie, że to jest bardzo groźne? Tak, to jest bardzo groźne. Nie wychodźcie tam już. Ok? Nie wychodźcie tam już. Bo was szlak trafi. Dosłownie. Jako inżynierzy możemy też tutaj... tu są takie blastdory. Trzeba uważać, żeby tu nikt nie stał, jak zamykamy, albo jeszcze jak jesteśmy chamy, może wyłączymy to. MacBooty też możemy wyłączyć. Jak tutaj ktoś stoi, albo tu w drzwiach, tu jest przycisk Singularity Blast Doors, może go pokażę. Żeby zamknąć te rzeczy, żeby tu nikt nie wchodził, żeby chamy tu nie weszły, bo jak się ktoś włamie do inżynieryjnego pokoju, jakiś niecny cham, co chce stację wysadzić w powietrze, to dobrze by było, żeby te były zamknięte. Ok, więc tutaj klikamy i to się zamknęło. I teraz nikt tu nie może wejść, jeżeli ciekawe, czy... jak rzucimy to, naszą legitymację, czy to możemy otworzyć? Nie, jak widzimy, access denied. Tylko ci, co mają inżynieryjne pozwolenia do wchodzenia do tych... Ci, co mają inżynieryjne pozwolenia, a pozwolenia się dostaje dzięki temu, że mamy naszą legitymację. I teraz mamy legitymację, możemy to włożyć. A jak nie mamy legitymacji, to nie możemy tego używać. Bardzo dobrze. Więc jak widzimy... światło może działać ciągle, tak naprawdę. Więc jak widzimy, legitymacja, która jest bardzo ważna, ona też pokazuje, każda legitymacja, jak klikniesz na nią, zobaczymy, do kogo należy, Larry Labrowski, to ja, inżynier stacji, assignment on the card, station engineer, znaczy mam pozwolenia do wchodzenia tam, gdzie inżynierzy mogą wchodzić, a inżynierzy mogą wchodzić do bardzo dużo miejsc. Więc co osiągnęliśmy w tym odcinku? Osiągnęliśmy bardzo dużo. Włączyliśmy przede wszystkim tutaj włączyliśmy przede wszystkim na całą stację elektryczność. Jak widzimy, już wszystko jest prawie zielone. Prawie wszystko jest na F. Włączyliśmy elektryczność, to jest najważniejsze. Druga rzecz, też bardzo ważna, mamy tlen. MacBooty, hardsuit z przykręconym hełmem, że jak zdejmiemy go, to hełm razem zdejmuje się ze skafandrem. Ok. Zdejmę też w drugą rękę, dam moją tą. Ok, tak wygląda dziadek. Fajnie. W obu rękach coś trzymam. W jednej maseczka gazowa, w drugiej skafander. Więc teraz założymy skafander i założymy maseczkę gazową. Jak widzimy, wszystko gra. Więc mamy włączone elektryczne stacje, mamy skafander z przykręconym hełmem, mamy maskę gazową, nie brief mask, bo ta brief mask, ona jest dobra, ale ona nas nie daje
przed toksynami i gazami bojowymi. Więc zawsze gazowa maska jest lepsza. Co jeszcze mamy? Mamy rękawiczki insulowane, to są bardzo ważne. Insulated gloves, bardzo, bardzo ważna sprawa. Bo jeżeli coś jest pod elektryczną presją, to szlak nas trafi, dosłownie. Dostaniemy takiego kopa elektryczności, że możemy albo zginąć, albo będziemy bardzo ciężko ranni. Mamy też... O, nie mamy, ponieważ jak zdjąłem skafander, to spadła mi butla. Więc weźmiemy butlę, naciskamy E, żeby tu się pojawiła. Możemy też ją dragować. Nie, nie możemy. Więc mamy też butlę z tlenem. Tak naprawdę możemy sobie wziąć nową, żeby nam nie zabrakło. OK, mamy ją teraz w ręce. Możemy ją używać, nawet jak mamy w ręce ją i mamy maseczkę gazową, to możemy używać tą butlę, ale lepiej, żeby mieć ręce wolne do pracy, wziąć ją sobie na skafander do tyłu. Więc co my jeszcze mamy? No właśnie, to jest wszystko, co potrzebujemy na początek. Następne wideo zaczniemy robić solarne. Do zobaczenia.